teraz okręg czwarty, jako lider tej listy poproszę o zabranie głosu panią, nie, to nie jest tutaj czwarty, panią Beatę Majewską z miejsca trzeciego. Bardzo proszę. Witam serdecznie, nazywam się Beata Majewska, jestem jaworznianką z zawodu technik administracji. Zdobywam doświadczenie w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna. Dotychczasowe moje działania to wieloletnie zaangażowanie w życie społeczne. Główne cele to mieszkania i dotacje. Dziękuję. Dziękuję. Jako lider w okręgu czwartym, lider listy, kilka słów o sobie. Mieszkam na Dąbrowie Narodowej, mam 56 lat, z zawodu jestem brokerem ubezpieczeniowym. Mam dwójkę dzieci, dorosłych już. Żona moja jaworznianka od urodzenia, a ja tutaj przybyłem ponad 24 lata temu i zamieszkałem w Jaworznie. Jak dzieci uczęszczały do szkoły, to brałem udział w pracach Rady Rodziców i tam byłem we władzach Rady Rodziców Szkoły 8 i Gimnazjum później. Brałem też udział w akcji właściwie tutaj przeciwko decyzji Rady Miasta o likwidacji drugiego LO, w którym moja córka uczęszczała. Przypomnę tylko, że te drugie LO nasze na osiedlu stałym to jest szkoła z trzech liceów, która osiąga najlepsze wyniki w nauce, a pomimo to Rada Miasta stwierdziła, że to trzeba zlikwidować, właśnie to liceum. Dlaczego tak Rada Miasta podjęła taką decyzję, to myślę, że w trakcie kampanii wyborczej również wyjaśnimy. I cóż, podsumowując, Szanowni Państwo, jesteśmy grupą osób o bardzo zróżnicowanych doświadczeniach. Rozpiętość wiekowa jest od 22 lat, od 22 lat do 71, także jest reprezentacja praktycznie każdej kategorii wiekowej, z zawodów, czy powiedzmy z zajęć, którymi na co dzień się zajmujemy, jesteśmy też bardzo różni i myślę, że rozumiemy potrzeby naszych mieszkańców, bo te potrzeby są też naszymi potrzebami i w trakcie kampanii chcielibyśmy wykazać, co w późniejszych konferencjach prasowych, programowych wykażemy, dlaczego podjęliśmy decyzję o startowaniu. Wspomnę tylko, że tutaj jesteśmy w grupie przynajmniej kilku różnych stowarzyszeń, organizacji, które działają co najmniej od kilku lat na terenie Jaworzna i wykażemy, co działo się źle w Jaworznie i dlaczego może być jeszcze gorzej niż to, co było. Dlatego my chcemy być, powiedzmy, taką gwarancją jako takiego bezpieczeństwa w stosunku do tego, co nam, powiedzmy, tutaj rządzący z góry, z Warszawy szykują. Także jeszcze raz dziękuję za przybycie.